Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Tylko Nauka. Dzisiaj opowiem Wam, jak naukowcom udało się porozumieć z ludźmi podczas świadomego snu oraz jakie urządzenie opracowali naukowcy z Singapuru do komunikacji z roślinami. Serdecznie zapraszam do oglądania. Naukowcom z Northwestern University i kilku innych instytucji europejskich po raz pierwszy udało się porozumieć z ludźmi w stanie świadomego snu. W tym celu zadawali badanym pytania, na które odpowiadali ustalonymi wcześniej ruchami oczu. Opis badania został opublikowany w czasopiśmie naukowym Current Biology. Praca naukowa ma zidentyfikować stosunkowo niezbadany kanał komunikacji, który może doprowadzić do nowej strategii empirycznych badań snów. W ramach badania zrekrutowano 36 ochotników gotowych do poddania się testom świadomego snu w laboratoriach w Stanach Zjednoczonych, Francji, Niemczech i Holandii. Podczas nietypowego eksperymentu badani reagowali na pytania specjalistów ruchami oczu, a nawet rozwiązywali problemy matematyczne. Ogólny schemat eksperymentów wyglądał następująco. Osoba pod kontrolą badaczy weszła w stan świadomego snu, po którym była wypytywana, spodziewając się reakcji w postaci określonego ruchu oczu z lewej strony w prawo. Jednocześnie naukowcy upewnili się, że badani nie są obudzeni, mierząc czynności takie jak fale mózgowe i ruchy gałek ocznych. W efekcie w trakcie eksperymentów w 18% przypadków udało się specjalistom nawiązać pełny kontakt z osobami w przytomnym śnie. W kolejnych 20% testów badani odpowiedzieli na interakcje z badaczami błędnymi lub niespójnymi odpowiedziami, co sugeruje, że nadal komunikują się z nimi dwukierunkowo. To niesamowite siedzieć w laboratorium i zadawać kilka pytań, na które rzeczywiście ktoś może odpowiedzieć, powiedziała Karen Concoli, absolwentka Uniwersytetu Northwestern i pierwotna autorka artykułu. To taki od razu przydatny rodzaj eksperymentu. Nie musisz czekać, aby przeanalizować swoje dane. Możesz to zobaczyć, kiedy jeszcze śpią. Według wielu badanych podczas eksperymentów słyszeli głosy naukowców, wyraźnie świadomi, że są one czymś emanującym spoza ich snu, jak głos speakera spoza ekranu. W przyszłości naukowcy planują kontynuować pracę nad nowymi eksperymentami, które pozwolą nam lepiej zrozumieć możliwości dwukierunkowej komunikacji z ludźmi w stanie świadomego snu. Zespół naukowców pod kierunkiem Nanyang Technological University w Singapurze opracował urządzenie, które może dostarczać sygnały elektryczne do i z roślin. Naukowcy byli w stanie wykorzystać tę technologię do zmuszania roślin, aby wykonywały proste polecenia. Mowa tu więc o technologii umożliwiającej komunikację z roślinami. Naukowcy od dziesięcioleci wiedzą, że rośliny wysyłają sygnały elektryczne, aby wyczuwać i reagować na swoje środowisko. Jednak sygnały elektryczne roślin są bardzo słabe i można je wykryć tylko wtedy, gdy elektroda ma dobry kontakt z powierzchniami rośliny. Owłosione, włoskowate i nieregularne powierzchnie roślin utrudniają podłączenie dowolnego cienkowarstwowego urządzenia elektronicznego i uzyskanie niezawodnej transmisji sygnału. Aby sprostać temu wyzwaniu, zespół NTU czerpał inspirację z elektrokardiogramu EKG, który służy do wykrywania nieprawidłowości serca poprzez pomiar aktywności elektrycznej generowanej przez narząd. Naukowcy umieścili swoje urządzenie na powierzchni muchołówki, mięsożernej rośliny z włochatymi płatkami liści, które zamykają się na owadach. Urządzenie ma średnicę 3 mm i jest nieszkodliwe dla rośliny. Nie wpływa na jej zdolność do fotosyntezy, a jednocześnie skutecznie wykrywa sygnały elektryczne. Za pomocą smartfona zespół przesyłał impulsy elektryczne do urządzenia, dzięki czemu zdołano zmusić muchołówkę do zamykania liści na żądanie w ciągu 1,3 sekundy. Naukowcy twierdzą, że ich odkrycia opublikowane w styczniu w czasopiśmie naukowym Nature Electronics
pokazują perspektywy przyszłego projektowania roślinnych systemów technologicznych. Zespół badawczy przewiduje przyszłość, w której rolnicy będą mogli podjąć kroki zapobiegawcze w celu ochrony swoich upraw, korzystając z opracowanego przez siebie urządzenia komunikacyjnego. Oto co na ten temat powiedział główny autor badania, Shen Xiaodong, profesor przewodniczący Katedry Nauki o Materiałach i Inżynierii w NTU Singapur. Zmiany klimatyczne zagrażają bezpieczeństwu żywności na całym świecie. Monitorując sygnały elektryczne roślin, możemy być w stanie wykryć możliwe sygnały o niebezpieczeństwie i nieprawidłowości. W rolnictwie rolnicy mogą dowiedzieć się, kiedy choroba postępuje, nawet zanim na uprawach pojawią się objawy pełnego rozwinięcia, takie jak pożółkłe liście. Może to dać nam możliwość szybkiego działania w celu maksymalizacji plonów. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, co uważacie na ten temat. Jeżeli jest to pierwszy film, jaki oglądacie na tym kanale, zostawcie łapkę w górę i komentarz, dając nam o tym znać. Jeśli jesteście tutaj dłużej, to zachęcam do subskrybowania kanału, w ten sposób wspieracie naszą pracę. Bardzo serdecznie zapraszam do odwiedzania naszych gift shopów, do których linki znajdują się w opisie. To byłoby już na tyle w dzisiejszym odcinku. Zapraszam bardzo serdecznie na kanały Zmiany na Ziemi, Inne Medium, Tylko Medycyna, Tylko Gramy oraz do obserwowania naszych social media. I do zobaczenia w kolejnym odcinku.